Przepraszam, czy ty wynajmujesz to mieszkanie? Nie, nie, ja nie wynajmuję tego mieszkania. Ja jestem właścicielem tego zamku. A czy moglibyśmy wejść zobaczyć, jak jest w środku? Serdecznie zapraszam, chodźmy, proszę bardzo. To zawsze wypada. Cóż chciałbym powiedzieć o tym miejscu? No, zamek jest z XV wieku przed naszą erą. Wyremontowałem go jak tylko umiałem. A te napisy tutaj? Bóg, honor? Bóg, honor i ojczyzna się na dole nie zmieściła. To miał być Bogusław Donor. Imię i nazwisko. A wyszło Bóg, honor, bo się nie zmieści. Tym dojeżdżam do roboty, bo trochę plebania stąd jest. Wow! To jest tak fajnie, że ja tu przychodzę cały czas. To jest okno? Tak, to jest. Dobrze pan zgadł. To jest okno, które ja sobie kiedyś dorobię i będę miał tu żaluzję, bo tam jest wschód. I będę siedział tu na zydelku, będę strugał patyczek i patrzył, jak wschodzi słońce. A później wszystkich wprawię w osłupienie, bo udam, że wyskakuję z okna. A to nieprawda, bo to przecież jest parter. Ja sobie to będzie tak wszystkich tu nabiorę, bo to jest po prostu parter, a to jest drugie okno. A tu jest naprawdę bardzo wysoko. No i to jest taki neogotyk. A tak w ogóle, to wiecie, po co was tutaj przyprowadziłem? Pokazać mieszkanie? Nie, żeby wam zaśpiewać. Baby, it's kind of crazy. Baby, it's kind of crazy. Solo, 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 solo. A w dzisiejszym odcinku Werga wpadnie w kanał sportowy. Gosku pokaże, że to on jest Bejba. Stanowski, Smokowski i reszta poranka będą tańczyć jak zagrawarka. A oto i on, przebiegły mistrz marionetek, człowiek Warga. O Boże, to jest kinda crazy, kiedy wsadzasz... kiedy wsadzasz trzy... wirale do jednej czołówki. Naprawdę można oszaleć, tak jak ten streamer, który dziwnym trafem nie zrobił rage quita i sumiennie wykonał swoje zadanie, pokonując dwie żaby. Mowa oczywiście o Guciu, który zapisze się w annałach historii Twitcha. Chyba annałach. Ja pierdzielenie. Bo to chyba była najdłuższa bitwa w dziejach nowożytnej Polski. Dłuższa nawet niż kontrofensywa na Empik w 2020 roku 11 listopada. No dobra, ale kurwa, o co chodzi? Chodzi o streamera Gucia, który do tej pory jakoś nie miał jakichś gigantycznych wyświetleń. Ale dawno, dawno temu w galaktyce postanowił zawalczyć z bossem, którym były dwie żaby, które miały Killa na Hita. Killa na Hita brzmi jak jakieś indiańskie przekleństwo. I tak walczył z nimi i walczył, aż minęło 20 godzin i chłop, no trochę się poddał. Po to tylko, żeby kilka dni później wrócić w glorii i chwale. I czasem był ojebany żabi skok od dopełnienia swojej misji. A czasem nawet nie doszedł do jednej żaby. Ty, ale serio? Rzuciłeś żart o tym, że gość doszedł do żaby. I nic? No nic. Jak nic? Warga. Co się z tobą dzieje? Nic też właściwie nie powiedział, kiedy skończył z żabami. Chyba tylko dlatego, że był zajebiście zmęczony, bo to była 29 godzina jego zmagań. Ponad 1200 śmierci, więc w jakiś sposób to było pyrrusowe zwycięstwo. W końcu! W końcu i nareszcie! Ale co przytulił, to jego, a właściwie ludzie, którzy go przytulili, bo zyskał naprawdę dużą rzeszę fanów. Rzesza fanów? To jak wiatraki ci hajlują. Tak, to nowa śmiejąca się ryba. Przyzwyczajajcie się. Ale w sumie w Polsce to właściwie normalne, że człowiek czasem musi zawalczyć z dwiema żabami.
No przecież się kurwa nie rozdwoję. Oj, gdzie kupić małpkę? W której żabce? Nie wytrzymam! Co ciekawe, to nie była współpraca z żabką ani moja, ani Gucia. Sama żabka też nie podchwyciła w tamtym momencie real-time marketingu. Za to inne firmy jak pojebane zaczęły sobie bić te żabie konie pełne skrzeku właśnie do tego wydarzenia. Podejrzewam, jak w wielu miejscach musiało wyglądać spotkanie kreatywnych. Gość umiera 1200 razy. Jak to wykorzystać? Wiem. Eutanazol. Z nami umrzesz tylko raz. Dlatego witam cię w tej nie do zajebania żabie, czy też w żabowym niezajebywaczu, jakim jest 141 odcinek z dupy! I witam cię w nim osobiście ja... Maciej Dąbrowski! A ty, jeżeli chcesz być prawdziwym Maciejem Dąbrowskim, to coś ci powiem, cwaniaczku. Po pierwsze, nie będziesz? A po drugie, w sumie mógłbyś nim być, ale musisz to sobie wywalczyć i pojawić się na spotkaniu Maciejów Dąbrowskich. Tak, corocznym spotkaniu, zresztą przypomnę, jak było 2 lata temu w Sosnowcu. Może za rok wam się uda, ale póki co ten rok 2021 należy tylko do jednego Macieja Dąbrowskiego. A tak było rok temu w Gdańsku. Maciej Dąbrowski! Dziękuję bardzo. W tym roku co to będzie? Słuchaj uważnie, bo to już niedługo. Popatrz! Popatrz. Dokładnie tak, popatrzcie, bo 20 maja będzie podobnie. Mam nadzieję, że taka frekwencja będzie w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej. Przyjdziecie tłumnie i znowu po raz trzeci rozwiążemy, kto jest jedynym prawdziwym Maciejem Dąbrowskim. Bum, 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 popatrz. Zatem pamiętajcie, 20 dzień maja, godzina 14, Łódź of Piotrkowska. Znaczy gdzieś tam obok. Nie wiem dokładnie gdzie, ale gdzieś w tamtych okolicach. Może akurat będziecie w Łodzi, ponieważ jest gala Fame MMA i na nią idziecie. No to fajnie, bo ja na przykład nie idę. W sensie jako redakcja z dupy, bo nie przyznano mi akredytacji. A to wszystko przez ostatnie materiały, które wypuściłem. O takie materiały! Wszystko co powiesz zmienimy całkowicie. Odwrotnie zupełnie? Tak. Maciek, mega się cieszę, że chuja zrobiłem. Nie no dobra, śmieszkuję, to nie kwestia materiałów, już sobie to wyjaśniliśmy. Chociaż takie info dostałem na początku. Potem jednak wyjaśnili, że 60% redakcji musieli jednak odmówić tych akredytacji, ponieważ liczy się dla nich jakość, a nie ilość. Dostałem info od ich rzecznika, że tam po prostu jest za dużo redakcji, że stawiają teraz bardziej na sportowe, a te takie luźne, backstage'owe rzeczy to opierdalają albo ich wewnętrzne redakcje, albo zaprzyjaźnione partnerskie. Rozumiem oczywiście te decyzje, mimo że na Fejmie, jako osoba robiąca materiały, byłem od pierwszego, gdzie nikogo nie było, bo nikt w to tak naprawdę nie wierzył. Ale spoko, okej, stawiają na redakcje, których content uważają za najciekawszy. Nie no dobra, miałem już nie śmieszkować, okej. Wszystko dogadane z rzecznikiem w każdym razie. Zresztą ostatnio miałem spotkanie z jedną aktorką, której zaproponowałem, żebyśmy coś razem zrobili i że to mogłyby być wywiady z dupy. I ona powiedziała, że spoko, jasne, pewnie robimy, dawaj. No, to ten entuzjazm, to wszystko tak było. Rzeczywiście do dnia, w którym mieliśmy nagrywać, bo przeczytała scenariusz. I nagle, to może kiedy indziej, wiesz, bo trochę mnie to jednak przerosło, ale w ogóle ściskam. Nie, ale tak serio, luzik. W życiu trzeba się liczyć i godzić z odmowami. Nawet jeżeli wykonasz pracę, nawet jeżeli jesteś z kimś od właściwie początku, po prostu tak czasami jest. Pamiętajcie o tym, że to nie tylko nasze sukcesy nas określają, ale przede wszystkim to, jak potrafimy się podnieść z upadku. Zresztą ostatnio Janis to ładnie skomentował na jednej z konferencji. Do you view this season as a failure? Michael Jordan played 15 years, won 6 championships. The other 9 years was a failure? That's what you're telling me. It's a wrong question. There's no failure in sports. Ty, a może ja po prostu zostanę reporterem TVP i wszyscy wtedy będą musieli robić to, co im każę i będę miał drzwi otwarte na każdą galę i każdego aktora, każde wydarzenie. Ech, i będą mnie wpuszczać, gdzie tylko chcę, bo TVP ma misję. A misja jest najważniejsza i TVP jest najlepsze. O nie.
O nie, znowu to wywołałem. Znowu zamiana w ZDVP! Dobry wieczór Państwu. Z wiadomości ZDVP Tomasz Liżmy. Amerykański dziennikarz Jeff Posobiec zafascynował się polskim metrem. Dodam, że polskim, nie warszawskim, pod rządami Rafała Trzaskowskiego chodzi o polskie metro. Zachwycony został czystością i kulturą podróżujących, o którą zadbał nie kto inny, tylko sam kochany, najlepszy minister Przemysław Czarnek. A teraz w naszych z wiadomościach sport. Sport jest taki, że w kanale sportowym... W kanale sportowym tylko sport! Absolutnie. Nie, no ty... Nie, tylko sport. Ale od 7.30 do 9.00... Do 9.00 jest tylko... Żadnych sport. Głupot, żadnych innych tematów. Tylko sport. 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 Gdy ktoś mi na przykład mówi, że może jakiś inny temat byśmy dali, to mówię, no... Nie, sport. No, sport. Tylko sport u nas. A pokaż, co mówią karty, że sport, karty tylko sport? Mówią, że sport. Ale mówię, tylko sport. Jest moją drugą aktywnością ulubioną na S. Pierwszą to jest oczywiście sport. Sport, też. A bo moją też sport tylko, i tylko sport. Kochani, tylko sport. I nie można przeklinać. Nie no, przeklinać. Można. Zrobimy to? Uwaga, powiem. Sporcie, jak twoja dziewczyna na przykład... Dobra, naprawdę mam robić te prognozy pogody. Robiłam już ją w Białymstoku 10 lat temu. Ja wiem, ale po prostu mam taki insert w odcinku, no i będziesz pasowała, no to będzie fajne, śmieszne. I... Dobra. Ale załatwisz mi wieczór z Ikerem Casillasem albo Karimem Benzemą. Mam tylko starego szczęsnego. Dobra, może być. No i patrzcie, jak chamsko te wiadomości przerwały mi mój skok do przeszłości, który wam wcześniej pokazałem w ramach zaproszenia na galę Maciejów Dąbrowskich. Ech, no właśnie, skok do przeszłości. Serio, czasami... Takie coś się człowiekowi nostalgicznie marzy. Szczególnie jak ogląda chociażby tak zajebiste filmy jak After Sun. No to myślisz sobie właśnie, że jesteś gdzieś, kurwa, na takim wyjeździe, jakaś Turcja, Grecja, Włochy i sobie leci na przykład taka paktofonika na słuchawkach. I to jest prawdziwy hip-hopowy powrót do przeszłości. Serio, wyobraźcie sobie mnie, gówniarza, w 2003 roku, kiedy jestem w Spodku na ostatnim koncercie pożegnalnym paktofoniki już po śmierci Magika. Tylko. Naprawdę, aż gdzieś się tam łezka wokół kręci. Pamiętam dokładnie, kiedy byliśmy pod sceną z naszą koleżanką, której brat w tym roku, nasz przyjaciel, tak jak Magik, skoczył tylko, że z 8 piętra. Zresztą nawinąłem o tym w moim numerze na pierwszej płycie Ulotne chwile. To było jak sen, wielka kultura hip-hopu i my wszyscy w tym jednym ogromnym Spodku. W życiu bym nie pomyślał, że jeszcze raz ich zobaczę na żywo, owszem, było zaraz potem Pocahontas i wcale zajebista debiutancka płyta, potem były solowe projekty, producenckie rzeczy, ale móc usłyszeć Znowu jestem Bogiem, nowiny nawet w wykonaniu aktora, czy ostatecznie wyjść na scenę na chwile ulotne, to jest coś, dlaczego zawsze byłem w jakiś sposób obecny w tej muzyce i dlaczego kocham tę kulturę. Dziękuję. Ulotne chwile łapię jak wodka, dbam, by chwile ulotne jak notka nie uleciały jak ulotna flotka. A skoro przy muzyce jesteśmy, sponsorem dzisiejszego odcinka zostaje Karolina Pielesiak! Znana też jako Jeden Szparak! Możesz też wchodzić w rolę, dam ci zastrzyk, będzie boleć. A? Albo ostatnio jako Lotta! Przemyśl to dwa razy, zanim przede mną uklękniesz, dam ci swoją miłość, całą siebie i nic więcej. Dobra Maciek, tutaj jest hajs i wiesz co powiedzieć, że dobrze, że fajnie, że wszyscy słuchali 25 maja, Monstery, wiesz. No. Ale zdaję sobie sprawę, że ja nienawidzę hyperpopu i że będę kłamał po prostu, robiąc no dobra, coś takiego. No, ale znamy się na autotune. Znamy się już trochę i możesz to dla mnie zrobić, no. Dobra, pekunie no nolet. Dobra. Lotta, najlepsza wykonawczyni hyperpopu, jaką kiedykolwiek zobaczycie, to właśnie ona. Sprawdźcie sobie jej singiel, który już jest, Nowa żona. Zajebisty, tam jest taki taniec w ogóle śmieszny, z takimi łóżkami. Króliczki tam skaczą, wszyscy tam skaczą, bo to jest hyperpop, coś lepszego od Bambi, coś lepszego od Young Losi. Możecie się schować, nigdy nie dorównacie Lotcie oraz jej nowemu singlowi, który wychodzi 25 maja, Monstery. Będę szczery jak Jerry, który ma... Stop! No ale poczekaj, on przerwał w połowie zdania, czemu ty mu przerywasz? No bo mój czas się liczy, Janek dba o moje interesy i zwykle za takie rzeczy biorę
z 1000 zł za 30 sekund. No ale Maciek, kiedy mam pieniędzy, wszystko wydałam na klipy, no to wiesz. Na klipy? No. Chcesz skończyć jak Igor albo Mark? Kochani, pieniądze są ważne, ale nie dla organizatorów Openera. Wyobraźcie sobie, że można pojechać na ten festiwal za całkowitą darmożkę. Znaczy, no może nie do końca za całkowitą i nie za darmożkę, bo jednak trzeba wpłacić kaucję 950 zł. Kurwa, no nie. Ale dzięki temu możesz zostać wolontariuszem i mieć miejsce na polu namiotowym i jeden ciepły posiłek dziennie. A w zamian za to w czasie wolnym możesz sobie posłuchać swoich ulubionych wykonawców i być wzorowym festiwalowiczem. Znaczy oczywiście, jak wymienisz wcześniej papier we wszystkich tojtojach, pozbierasz przez 10 godzin trwania festiwalu wszystkie plastikowe kubki i wytrzymasz spojrzenia bogatych dzieciaków z loży VIP. W tym mojej Kuby Wojewódzkiego, wiadomo. Boże, czy ty to widzisz? No i coś czuję, że chyba w tym roku nas nie zaproszą. Jak do Mediarumu na Fame MMA. Nie, no dobra, przysięgam, to był ostatni. Wróćmy jednak do Openera. Teraz już rozumiem, skąd nazwa. Ty, a kogo załatwiliśmy do sprzątania, co? No, Openera. Słuchajcie, naprawdę pojawiła się opcja wolontariatu za 950 zł, które ty musisz zapłacić, co oczywiście nie jest niezgodne z prawem. Ale jest PR-owo bardzo chujowe. Z drugiej też strony, jak ktoś chce i pasuje obu stronom taki układ, no to co się wpierdalać? Chociaż to trochę jednak taki patowyzysk, jak te mikrokawalerki 7 metrów kwadratowych. Ale ja wiem, kto się na to wszystko zgodzi. Student. Student się zgodzi na wszystko. Tele za zdupy Mongo przedstawiają. Kiedy myślałeś, że to już koniec? Że nikt nie podejmie się pracy za darmo? Że nikt nie wykona czarnej roboty za ciebie? Wtedy pojawia się on. Hit sprzedażowy Tele za zdupy Mongo. Student. Zerowe koszta utrzymania. Wierność aż do kolokwium. Dopłaty z własnej kieszeni za browary. Zamów już dziś, a w gratisie dostaniesz studentkę lub pijanego dodatkowego studenta po juwenaliach, któremu wszystko jedno. A ostatni odcinek zobaczyło tyle osób! Kurde, więcej osób ogląda mój poranek w kanale sportowym. Ale przecież nie robię tego za darmo. Więc to oni zostaną sponsorem dzisiejszego odcinka. Nie, no ale jak kanał sportowy? Przecież to ja miałam być sponsorem odcinka i nawet mam na to dowód w postaci SMS-a. Mogę ci pokazać, Karolina, co pisałeś w piątek. Karolina, ale sponsoring u mnie kosztuje i to naprawdę dużo, a oni o wiele więcej płacą, plus twoje 30 sekund już minęło. No ale jak minęło? Zaraz ja ci pokażę, słuchaj, tu jest nowa piosenka, teraz wychodzi ta, potem będzie wychodzić nowa piosenka, poczekaj, pokażę ci, tylko jakiś mam, kurczę, problem z internetem, nie mogę wejść, ale zobacz, tutaj jeszcze kilka... Ale to jak to? To my tobie mamy teraz płacić za to? No tak, bo to taka promocja, nie? Ale przecież stary, ty masz mniej wyświetleń od nas, to ty chyba coś tutaj się pomyliłeś. Dobra, idź ty w pizdu zresztą. A pójdę, a co? Tylko idąc w pizdu, pamiętajcie o tym, żeby nie zrobić z tego filmu Wesa Andersona. Serio, pojawił się teraz taki trend na TikToku i w okolicach, żeby wyjść na zakupy, przejażdżek hulajnogą, spacerów, czy też pójścia do babci na obiad, robić filmy w stylu Wes Anderson. How's that supposed to make me feel? To znaczy charakterystyczna muzyka, specyficzne kadry, odpowiednie fonty, efekty dźwiękowe, no i Martin Stankiewicz. Czy ty musisz być w każdym kadrze, w którym chcemy się srać? Mam licencję na wszystkie filmy Wes Andersona. Ja się tylko zastanawiam, jakby ten trend szedł z innymi reżyserami. Ja, nie. A my nie chcemy coś. Ja nie wiem, co. Ja bym zmienił zbyt zmienił. O nie, Gonta. Jeżeli jednak nie nadajesz się do reżyserii, to zawsze możesz nadać się do koszenia traw. I nie musisz nawet wtedy kaucji płacić. Chociaż w sumie musisz zainwestować w kosiarkę, która jest pewnie w chuj droga. And I like doing it so much. I cut that grass for free. Tak jak Team The Lawn Mower Man.
Był kiedyś taki film. Nazywał się Kosiarz Umysłów. I just graduated to the next level, Joe. Bardzo pojebany. Ale to, co robi Tim, jest jeszcze bardziej pojebany. That's a knock on this random person's door and see if they want this yard taken care of for free. To gość, który przychodzi do ludzi i mówi, że skosi im trawę. Za darmo. Wow, co za akt dobroci. Przecież żaden YouTuber tak nie robi. O kurde. Nie, nie, gdzie tam? Żaden nie okazuje swojego dobrego serduszka tylko po to, żeby ludzie nagrali mu swoją szczerą, nieudawaną wcale reakcję. No to Tim robi co innego i moim zdaniem robi zajebistą robotę. Bo on tych ludzi od razu informuje, że on nie weźmie za to kasy, ale że on zarabia w internecie, zarabia w chuj pieniędzy na filmach tego typu. I'm just lucky that I can run my business and do the videos and help people out at the same time, so... I'm the one that's blessed. No i mu się to totalnie opłaca i tym ludziom też się to opłaca, bo dostają za darmo coś, chociaż oczywiście sprytni by gdzieś tam zauważyli, że przecież załóżmy za takie skoszenie trawy on wziąłby 100 dolarów, a zarabia na filmie z 10 tysięcy pewnie. Więc dawaj mi moje pieniądze, to jest mój trawnik, nie? Na szczęście jednak nie wszyscy tacy są. Some tears or something that might get me 200,000 views or... No. A ze strony Tima zero ściemy i tak się dokładnie to powinno robić. Kurwa, jak to... Jak to zawykować? Spokojnie, mordo. Pomogę ci. Ej, ale... Zrobię to dupą. Ale za, ale za darmo? Będę miał hajs z wyświetleń. A. Wyświetlenia też miała niedawno afera z salmonellą w lokalu Piri Piri w Lublinie. Lokalu, z którym współpracował i swojego czasu reklamował Mr. Krycha. Pierwszy burger Mr. Krychy w Polsce. Kooperacja z Piri Piri Kebab. Robi wrażenie. Oczywiście, jak to typowo w takich sytuacjach, najbardziej oberwało się osobie na świeczniku. Chociaż w tym wypadku akurat chyba narożnie. Krycha zebrał baty, bo z racji tego, że niejako legitymizował tego kebaba, no to jemu się oberwało najbardziej pod kątem wizerunkowym. Bo ta odpowiedzialność według ludzi spada na niego. To z jednej strony jest absolutnie chujowe i nie powinno mieć miejsca. To nie jest jego wina, że w jakimś lokalu, który reklamował, jest kurwa salmonella. Teraz odnosi się do tej sytuacji i wszystko jest jasne. Tak jakbyście mieli problem do jakiegoś sklepu, który działał na terenie Rosji w momencie, w którym wybuchła wojna. Te co mądrzejsze się wycofały, ale jest parę takich, które dalej mają to w dupie. Z drugiej strony jednak pamiętajmy, że jednak tracisz odrobinę wiarygodności w momencie, w którym bierzesz współpracę w działce, którą recenzujesz. Czyli jeżeli byłbyś youtuberem samochodowym, to na przykład, no nie wiem, Audi by ci płaciło jakąś kasę, żebyś ich reklamował. To potem jakbyś jechał Fordem i zaczął na niego narzekać, no to ludzie by się przypierdalali, że dlatego narzekasz, bo sponsoruje cię kurwa Audi. Więc jeżeli twoją działką jest recenzowanie jakichś produktów, robienie testów, no to kurde ciężko jest w momencie, w którym masz współpracę z garmaszką tak zwaną. Bo wtedy łatwo o strzał, a być może ten strzał nie padł znikąd. Kto wie, może to była krecia robota, może to książulo przyszedł pod osłoną nocy i swoimi nieumytymi jajami ocierał się o to kraftowe mięso. Siemano, akurat. Ale jaja. Albo, tak jak to kiedyś była, przynajmniej według miejskich legend, może to były miejskie legendy, nie wiem, to był 99 rok, krążyła informacja, że w butelkach po Pepsi albo Coca-Coli, słuchajcie, były różne wersje tej opowieści, znaleziono bakterie kałowe, bo jakiś z pracowników nasrał do dystrybutora w fabryce. No to coś takiego może zrazić i nawet jak się okazuje to nieprawdą, to niesmak pozostaje. Było kiedyś takie kąpielisko Fala w Parku Chorzowskim, gdzie nigdy nie chodziło się na basen o nazwie Jajo, bo ponoć pływało tam gówno. Pewnie nie pływało, albo to była stara historia, ale ktokolwiek to usłyszał, nigdy nie szedł na ten basen. Ty, a może to jest pomysł, żeby odstraszać ludzi, żeby nie chodzili w jakieś miejsca? Nie działa. Dalej się pasożyty zlatują. Tak łatwo nie damy panu odejść. Jak do sekretariatu marszałka małopolskiego. Tam nie możesz wejść i z przyczajki nasrać chociażby na środek tego sekretariatu. Jak myślisz? Dlaczego? No dobra, zabawmy się. Maćku, czy jesteś gotowy na pytanie za miliard złotych? Grajmy, Hubert. Dobrze. Zatem przejdźmy do pytania. W sekretariacie marszałka Małopolski nie nasrasz po tajniaku, bo... A. Podłoga to lawa. B. Cały czas leci blanka i się na tyle nie skupisz. C. Mieszkają tam uchodźcy. Czy też D. Znajduje się tam ochroniarz siedzący w szafie za lustrem weneckim. Podłoga to lawa...
Kurczę, chyba podłoga to lawa nie, bo to za czasów Kambru tak było, ale teraz chyba raczej nie w tych rejonach. Na spokojnie, zastanów się. Ci uchodźcy też nie pasują. A czy mógłbym poprosić pytanie do przyjaciela? Niestety dostałem informację z reżyserki, że nie masz żadnych przyjaciół. A. Okej. No tak, rzeczywiście. Bycie youtuberem nie jest łatwe. To nie będę strzelał. D. Stawiam na D. Jesteś pewien, że chcesz zaznaczyć D? Tak, proszę zaznacz D. Maćku, niestety dla Polski to jest poprawna odpowiedź. Tak! Tak, wiedziałem! Od początku, Boże. Wygrywasz 1 miliard starych złotych. Dziękuję za takich ludzi w Polsce. Tak, serio, tam siedzi i pierdzi w tej szafie jakiś stary typ i zza lustra obserwuje petentów. Pewnie, żeby sprawdzić, kto w tym miesiącu śpiewał łubu-dubu, a kto zapomniał. Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek. Albo żeby zobaczyć, kto wypija kawę, która jest przeznaczona tylko panie Areczku dla zarządu. Panie Areczku. Jeszcze nie daj Boże z mlekiem. Roślinnym. Dzisiaj wege, jutro homo. Jak Aubrey Plaza ostatnio. Hi, I'm Aubrey Plaza. You know me as an actress, but I'm also the co-founder of Wood Milk. The world's first and only milk made from wood. Oto przed wami reklamy z dupy. No dobra, już spieszę z wyjaśnieniami. To nie jest ani sketch z Saturday Night Live. What do you need help with? Ani też cokolwiek wyśmiewające kampanie zachęcające do picia mleka. Kochani, jest wręcz na odwrót. Milk started with a simple idea. I saw a tree and I asked myself, can I drink this? As it turns out, the answer is yes. If you make it into milk. To serio, kampania zachwalająca mleko krowie, a właściwie próbująca zdyskredytować mleko pochodzenia roślinnego. Oczywiście ufundowana przez firmę, która lobbuje jego konsumpcję. W sensie tego krowiego. And we're certain our eco-friendly, artisanal, free-range wood milk will be the only milk you'll want to drink for the rest of your life. Ta sama firma, która miała kampanię Gut Milk, gdzie występowali znani i lubiani ludzie, nie wiedzieć czemu ze spermą na twarzy. A, to było mleko. No tak, teraz to jasne. Nie zrozumcie mnie źle, sam do mleka nic nie mam. Zresztą, kurwa, sam lubię sobie tak zalać płatki mlekiem, czy wsypać płatki do mleka. No, piszcie w komentarzach. Rano czy wieczorem płatki zawsze spoko. Lubię też w ogóle nabiał, jakieś budynie, sery, et cetera, que cetera. Wiecie, o co chodzi. Nawet kiedyś zrobiłem reklamy polskich mleczarni, polskiego przemysłu mlekowego na rynek chiński. Byłem producentem tej reklamy. Ale kochani, doskonale wiem, że mleko zwierząt nie jest wcale zdrowe dla człowieka. Nigdy nie było i przez długie setki lat nie będzie tak do końca w 100% przyswajalne. Bo nasze organizmy potrzebują ludzkiego mleka, a nie zwierzęcego, kurwa. Dlatego tak dużo nietolerancji i laktozy, a niektórzy nawet nie wiedzą, że ono im szkodzi. Kurwa! Dlaczego? Wiadomo też, że ma w chuj kalorii, więc nadmierne jego picie prowadzi po prostu do otyłości. Plus emisje gazów powstających przy produkcji tego mleka, no są kurwa gigantyczne. Znaczy oczywiście, zaraz się znajdą jacyś ekosceptycy, którzy powiedzą, że to gówno prawda, nie? Andrzej, zjedz lepiej na uspokojenie. Nie wtrącaj się! Ale okej, zobaczcie sobie naprawdę obiektywny i fajny materiał Kurzgesagt in a nutshell. Milk is a huge industry and sadly most of its production in factory farms causes incredible suffering. Nie zabraniam jednak nikomu picia tego mleka, niech sobie piją ludzie, mam na to wyjebane, sam też czasem piję. I nie drę łacha z tych, co piją, jak to robi Aubrey w stosunku do tych, co piją roślinne mleko. Got wood. No bo ja pierdolę, o czym jest ta reklama? O tym, że hehe, mleko z drzewa sobie zróbcie. Why? Because you're thirsty. And because you want it. Because you want that wood. As your milk. Kurwa, od razu przypomina mi się ten mem z Bogiem, który jest zdziwiony, że dał ludziom tyle zwierząt, od których mogą brać mleko, a oni wyciskają je z migdałów. Newsflash, kurwa, migdały też dałeś. Kochani, z wszystkiego może być mleko. Cześć! Chciałem wam przedstawić nowy, rewolucyjny produkt. Produkt, który zaspokoi potrzeby zarówno wegan, jak i mięsożerców. Ten produkt to gówno, więc w zależności od tego, co jadłeś, będziesz to jadł
Ponownie, zapraszam. Nasze sprytne urządzenie zrobi z wszystkiego, co tylko do niego wrzucisz, mleko, więc zrobi też mleko z gówna. Wystarczy przekręcić i wychodzi pyszne mleko z gówna. Got shit? I ogólnie nie miałbym problemu z tą reklamą, gdyby była ona skeczem nabijającym się z vegan. Tylko, że to wielkie korpo i miliardy dolarów za tym stoją. A podejście w stylu Rona Swansona, mimo że kompana i w sumie najlepszego przyjaciela z serialu, no tutaj jednak nie pasuje. I want one. I ja bardzo lubię Aubrey Plaza, chociaż aktorką, no umówmy się, nie jest najlepszą na świecie. I pewnie było Parks and Recreation, był White Lotus. Didn't I? To jednak Aubrey, tym razem nie dostaniesz Oscara. A Oscarka w 141 odcinku z dupy otrzymuje... No, było to do przewidzenia, proszę Państwa. Zofia Klepacka za film rodzinny serdecznie gratulujemy. Nasza wojowniczka, sportsmenka, surferka i głośna orędowniczka Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus zmartwychwstał. A także osoba twierdząca, że Bóg honor ojczyzna, no ale też rodzina jest najważniejsza, udowodniła, że rodzina jest najważniejsza, kiedy może przepisać nieruchomość. Jej siostra oskarżyła ją o oszustwo i o to, że wyłudziła od swojego ciężko chorego ojca podpis przepisujący mieszkanie na nią. Tuż przed śmiercią ojca, którego stan zdrowia wskazywał na to, że raczej nie jest w stanie racjonalnie myśleć i podpisywać jakichś rzeczy. Oczywiście siostra nie dostała tego mieszkania, więc pewnie stąd ta cała afera. Trochę się zrobił z tego taki case jak z wesela. Podpisuję. Co? Jajco podpisuję. I pamiętajcie o tym, że nieruchomości nie są najważniejsze w życiu. Ważne są też ruchomości i to, żeby wyjść do ludzi ubranym nie za mniej niż 50 tysięcy dolarów. Jak Caroline Derpieński. A jaką wartość ma twoja dzisiejsza stylizacja, gdybyśmy wzięły też pod uwagę torebkę i buty? Wiesz co, dzisiaj po prostu strasznie skromnie, ponieważ torebka około 10 tysięcy złotych, buty 8 tysięcy, bransoletka standardowo... Z 11 tysięcy dolarów na złotówki to jest chyba 50 tysięcy złotych. Słuchajcie kochani, ja wiem, że gówna nawet opakowanego w złoto nie ma co macać patykiem, bo i tak się tym gównem upierdolisz. Ale jednak kanał nazywa się Z Dupy i były już chyba 3 bardzo mocno fekalne żarty, więc co mi szkodzi? Czas niczym Jackass w 2000 roku zanurkować w szambie i sprawdzić, czy to sarkazm, czy sarkazm! Teraz jest ogromna moda na taki styl old money, czyli wszystko po prostu klasyczne, ale też bardzo drogie. Na samym wstępie, skąd taka Caroline Derpieński się wzięła? Ano, wzięła się ostatnio stąd, że większość mediów w stylu Pudelek, Plotek, Pomponi... Kurwa, ciekawe, czy są redakcje filmiku, pieniążków i piwka. Nie, Boże, proszę, nie! Postanowiły ją wziąć na tapet i przeprowadzić z nią wywiady. Po prostu moje klasyczne życie w Miami podoba się w Polsce, więc dlaczego nie mam być polską Kendall Jenner? Oczywiście jak jedna redakcja to zrobiła nawet eksperymentalnie, to druga musiała też to zrobić, bo zobaczyła, że to się klika. No wyszedł z tego taki efekt domina. Tak, właśnie jestem bardziej nowoczesną modelką, chcę przełamać stereotypy, że nie trzeba zdrowo się odżywiać non-stop i chodzić na siłownię. A dominą tutaj okazała się ona, bo ona zdominowała to zero-jedynkowe myślenie tychże redakcji, które mają jasny przekaz, że albo coś jest białe, albo coś jest czarne. No to tutaj Caroline Derpieński napierdala absurdami godnymi Jarosława Kaczyńskiego. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Te kontrowersyjne, w przeważającej mierze idiotyczne wypowiedzi spowodowały lawinę kolejnych wywiadów. Żeby mieć kolejny gorący news o Polce przebijającej próżnością, nawet olfaktorię. Facet musi zarabiać, po pierwsze, ponadprzeciętnie, a po drugie, lepiej ode mnie. Nie mam talentu, jestem ładna i mam pieniądze. Ale to jednak, kochani, nie był początek jej kariery. Początek naukowcy datują gdzieś na okres pomiędzy pytaniem na śniadanie, gdzie była modelką od powiększania ust, a piosenką disco marka Kukurydza, w której przytulała się wręcz do kolby szczecińskiego disco Polianina. W międzyczasie występowała też w Team X, w tinderowych randkach, robiąc sobie po prostu zdjęcie z wszystkimi. Z tej strony Julia Kostera, pozdrawiam wszystkich obserwatorów Karolina. A potem... zniknęła, aż pojawiła się u boku jakiegoś ponad 60-letniego milionera czy miliardera, chuj, nie znam się.
Kiedyś się będę znał. Jack nie jest milionerem, a miliarderem i jest teraz w Miami. Dziękuję. I się zaczęło. A Caroline Drapiński ma 3 miliony. Ile? Wywiady na Pudelku z Heizerem, Dzień Dobry TVN, ochy, achy. W końcu Polska coś osiągnęła, tak? Dał to większy sukces niż Blanka. It's kinda crazy. Powinniście być dumni ze swojej rodaczki, że nie wpieprzam kaszanki z wami, tylko że żyje sobie świetnie. 3 miliony obserwujących, 4 miliony, 6 milionów obserwujących. No ja pierdolę, przecież... Papież się chowa. Jesteś tak popularna na Instagramie zaraz po Robercie Lewandowskim. Która część ciała męczy ci się najszybciej? A usta? Kurwa, urocze i strasznie przerażające jest to, że ludziom wystarczy wmówić, że ktoś jest znany, albo samemu chodzić i mówić, że jest się znanym i ludzie w to uwierzą. Tak jak wspominałem o tym chyba w 10 odcinku, że można było sobie wynająć za 10 tysięcy paparazzi i w ogóle jakąś dupę i limuzynę i tak dalej. 10 tysięcy jebanych złotych! Dobra, słuchajcie, nie będę was zamęczał tym tematem i przybliżał tego wszystkiego, co się działo, bo chyba wszyscy influ, komentarze i wszystkie kanały newsowe już to przerobiły wzdłuż i wszerz. O co paradoksalnie pewnie jej chodziło? A ja trochę poszperałem i okazało się, że niegdyś była w domu Team X, w teledysku Kruszwila, a także sfejkowała okładkę pewnej gazety. Wiadomo, że stop making stupid people famous, no ale kurwa, czasami trzeba o kimś powiedzieć, żeby ludzie wiedzieli, czego kogo unikać. Każda wypowiedź tej Caroline to prowokacja, każda to jest jakieś kurwa wierutne, wyssane z pizdy kłamstwo, którym oczywiście być może jest ziarenko prawdy. Jakie masz zdanie o facetach niepracujących, nieradzących sobie i biednych? Powiem szczerze, że to powinno się tępić. Uważam, że facet jest po to, żeby mieć ambicje w życiu. Nawet jeżeli facet zarabia średnią krajową, go for it. Jeżeli facet nie pracuje, to po prostu się obija i nie wiem, czeka aż mamusia da pieniądze. Dla mnie tacy faceci są niemęscy. Oglądając to, co pierdoli w wywiadach, miałem wrażenie, jakbym się cofnął do roku 2011. Kiedy to wraz z Billem ruszyliśmy jako Ulaanbaatar TV, i właściwie wszystko, co mówiliśmy, było kurwa kłamstwem. No, tak, wygrałem. I teraz zabierają mnie na wycieczkę mojego życia. Ale takim, w którym były niuanse, które były prawdą. Jak chociażby, nie wiem, z babcią Bilguna, że grała w Potopie. Znaczy, że przyjechała z Mongolii do Polski, żeby grać w Potopie. Babcia naprawdę przyjechała z Mongolii do Polski. Tylko nie grała w Potopie, a w Psach. I dlatego to było takie wiarygodne. To wszystko jest cienkim chujem pisane. Caroline twierdzi, że nie jest żadnym eksperymentem społecznym i... Tak, to nie jest żaden eksperyment społeczny, moi drodzy. Być może nie jest. Jest po prostu laską, która ściemnia, bo zauważyła, czy też ktoś, kto stoi za nią, zauważył, że ludzie i tak to kupują i uwierzą we wszystko, co im się powie. Kiedy tylko wyląduję w Miami, od razu biegnę i poddam się zabiegowi do sztukowania... przyczepienia sobie narządu męskiego jako pierwsza Polka i pierwsza kobieta na świecie. A jak nie uwierzą, to będzie kontrowersja, będą plotkować, będą o tym gadać, będzie głośno. Jakaś współpraca się kurwa trafi. A jak wiadomo, pieniądze przyciągają pieniądze. A za te pieniądze można kupić followersów, opłacić jakiś artykuł, żeby było, że jest się modelką Victoria's Secret, lub też wynająć grafika, który spreparuje okładkę afrykańskiego Playboya. Oh, you touch my tra-la-la. Serio, ona na dowód, że ten Playboy istnieje tak naprawdę, wrzuciła film z czarnymi kolesiami z Afryki, którzy tańczą z tym Playboyem i których można wynająć sobie za grosze, kurwa, żeby nagrali zdjęcie z tobą. Zresztą ktoś mi kiedyś na urodziny coś takiego zrobił. Ostatecznie wyciągnęli jej brudy na Twitterze i Jacek Gadzinowski, i Kuba Wątor, i Wojtek Kardyś. Więc nie ma tutaj czego dodawać. Są kupowani followersi, jest o niej głośno, media mają temat, interes się kręci. Tak dziwnie przypomina to trochę case Kruszwila i Kamerzysty. Ja tylko mam być na teledysku, bo ja sobie nie życzę pracować z takimi fałszywymi szmatami. A skoro ta cała kukurydza disco marka była grana i skoro od jakiegoś pół roku o nich tak totalnie dupa cicho nie wychylają się z niczym, no to można przypuszczać, że to oni mogą za tym stać. I nie jest to ani sarkazm, bo to nie jest zabawne, ani srakazm, bo jest to wyrachowane. To jest po prostu w chuj zjebizm. Więc Caroline może jest zgubą Kruszwila i Kamerzysty. To na pewno się kiedyś okaże, bo podejrzewam, że ani jeden, ani drugi nie dadzą o sobie zapomnieć ze względu na pęd atencyjny. Prawdziwą zgubę zaliczyli za to policjanci z Białegostoku, którzy mieli sobie drona za 200 tysięcy złotych i... który...
się zgubił, rozładował się i już nie wrócił. To my mamy jednego drona od 5 lat i on lata nawet z ujebanym skrzydłem. No dobra, jednak nie lata. Trzeba kupić nowego. Czy można zgubić drona za 200 koła? Można, gdyby to było złe, to Bóg by inaczej świat stworzył. Ej, a może to ten, co się rozjebał niedawno o Kreml? Ważne, że Rosjanie będą mieli czym odpowiedzieć. Zresztą, proszę państwa, proszę bardzo, oto właśnie na ekranach jedzie ich odpowiedź. No to te obchody wypadły bardzo blado. Nie mówię nawet o samej defiladzie na Placu Czerwonym. Serio, to parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Kurwa, w czterech pancernych i psie było więcej czołgów. A ten zresztą chyba jest z tego okresu. Chyba, że oni już się wystrzelali z wszystkiego, co mógłby sugerować ten pocisk, który znaleziono pod Bydgoszczą. Naprawdę, zagubiona rakieta wystrzelona z samolotu, czy z czegoś tam, z powietrza, z terenu Rosji, albo z Białorusi, nie wiem dokładnie, znaleziona została w Polsce. Wystrzelono ją w grudniu, wojsko, które eskortowało ją jakby i pilnowało jej lotu, nagle ją zgubiło. W kwietniu jakiś gość na koniu poinformował, że znalazł pocisk w lesie. Dopiero 3 dni później ktoś przyjechał po to, a dosłownie tydzień temu Błaszczak stwierdził, że on umywa ręce, że mu nikt nic nie powiedział, że wojsko mu nic nie powiedziało, że on się teraz dopiero dowiaduje, Morawiecki to samo i... A Duda w ogóle milczy. Ale te osoby, które tego nie powiedziały, poniosą konsekwencje. Przy okazji to taki typ rakiety, co byłby w stanie przenieść głowice nuklearne. Oj. Zgroza, że myśmy dopuścili. Więc hej, może dobrze, że nikt nic nie powiedział, bo uniknęliśmy uruchomienia artykułu 5 przez NATO. Najmniej przekonaliśmy się, jak dobra jest nasza tarcza antyrakietowa. Kurwa, to był kinżał? Czy pasażerski? Ech, za komuny było lepiej. Nikt nie mówił królewiec, tylko Kaliningrad i rządził Edward Gierek i w ogóle... Towarzyszu, pomożecie? Tak, 1971. Tak dobrze wspominam, jak srak wspominam oczywiście, bo nigdy nie żyłem w 71. Aż taki stary nie jestem. Zatem dowiedzmy się, co wtedy działo się na świecie z naszego... kalendarium! Witam w 1971 roku, w którym rozpoczęto budowę twojego stałego obiektu wycieczki szkolnej, kiedy przyjeżdżasz do Warszawy. I nie, nie chodzi o McDonalda, chodzi o Zamek Królewski. Jak to to nie ma 300 lat? Jakbym chciał oglądać 50-letnie budowle, to bym został na osiedlu tysiąclecia. Ja pierdolę. Premierę miał film, dzięki któremu nauczysz się trochę Szekspira, przestaniesz pić alkohol i zobaczysz pierwszego polskiego superbohatera z prawdziwego zdarzenia. Do kin weszła hydrozagadka. Zwierz zdrów przebiega knieje. Ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje. Jak zawsze silni samcy górą. Ale już nie w Szwajcarii. Szwajcaria, jako ostatnie państwo w Europie, przyznało prawo do głosowania kobietom właśnie w tym roku. W listopadzie w Stanach Zjednoczonych porwano cywilny samolot. Porywacz stanie jako Billy Cooper otrzymał 200 tysięcy dolarów i wyskoczył z samolotu ze spadochronu. Do dziś będzie znaleziony. Możliwe, że przeżył, jak Juliana Kepkę, która przeżyła katastrofę samolotową w Peru. I przeżyła w dżungli 9 dni. Sama. Dobrze, że nie rozbiła się w Sosnowcu. Toasty! A skoro o Sosnowcu mowa i jego najznamienitszych obywatelach... W tym roku został wysłany najsłynniejszy sygnał SOS, który dopiero 23 lata później został zdominowany przez Polonię 1 i Ayuto, który do tej pory myślałeś, że jest po japońsku, a jest po włosku, bo to właśnie wtedy towarzysz Gierek powiedział słynne... Pomożecie? Pomożemy! W takim razie sprawdźmy, czy pomogą. Aha, królowa buław, świt. Powiem szczerze, widzę, że tak. Widzę, że pomogą, ale będą pewne komplikacje. 80, 81. Trzeba być gotowym na nagły atak spawacza. Jesteś inna niż wszystkie dziewczyny, dlatego cię tak bardzo, misiu, lubimy! Pomocy nie potrzebują już ludzie nie lubiący papierosów w Stanach. Bo od tego roku zabroniono ich reklam w telewizji. Patrzcie, a 52 lata później można je wrzucać w Żabce. To dwie Żabki, to nie jedna. To samo tyczy się Pakistanu,
ale jednak niekoniecznie, bo Pakistan Wschodni, zwany też Pakistanem II, postanowił proklamować niepodległość i zamienił się w Bangladesz. Co nie Bangla? Wszystko Bangla, bo Led Zeppelin wydało w tym roku balladę, przez którą wkurwili pewne środowiska. Mowa o Stairway to Heaven. No dzięki kurwa, Led Zeppelin. Od tego roku Telewizja Polska zaczęła dodawać kolorowy obraz. Szkoda tylko, że rzeczywistość dalej była chujowa. Lubicie kabarety? Musicie być nieźle pojebani. No rozumiem w 1971 roku, bo wtedy swój pierwszy występ miał ten jeden z najbardziej wybitnych kabaretów. Kabaret Tej. A, tam cicho być! Cicho być, uczyć się i słuchać rodziców. Gdyby tak było, bohater Mechanicznej Pomarańczy wyrósłby na dobrego człowieka i nie miał problemów z prawem. A tak? Chuj. I to całkiem duże. Od tego roku w kinach. Ja tylko dodam, że Robertowi De Niro urodziło się w 1971 roku pierwsze dziecko. W tym roku 2023 kolejne siódme. Are you talking to me? Ja pierdolę, gość ma 79 lat. Czym on strzela? Nabojami z kałacha? You're a hard man to track down, professor. Każda świnia przy mnie krzyczy. I w sumie mamy teraz rodzeństwo, które mogłoby być babcią i wnuczkiem. Boże, to jest coś, czego nie ogarniam, czego? Czego? Czego ty od nas chcesz, chłopie? Znowu mamy na ciebie nagrywać jakieś te głupoty. Weź, już mi się nie chce tego naprawdę robić. Weź, ty, czytaj te swoje komentarze, daj nam spokój. Nie mam komentarzy. No, chciałbym poczytać, ale dopadła mnie klątwa borsuka. Jakiego borsuka? Tego, co jajami w szybę stuka. A tak serio, to borsuka z Żyrardowa. Wiecie, co to jest za klątwa? To jest taka klątwa, że od 10 odcinków masz jeden komentarz, który cały czas przeklejasz na kolejny odcinek i za każdym razem nagrywasz go, kurwa, tutaj w piwnicy, nawet podprowadzenie pod ten komentarz, bo jesteś przekonany, że wejdzie do odcinka, ale potem to nie wchodzi, bo trzeba pojechać do tego, kurwa, Żyrardowa i zawsze się okazuje, że nie ma na to czasu. Ale nie, naprawdę? Ty nie wiesz, kim jest borsuk z Żyrardowa? Ale w końcu, dosłownie po paru miesiącach przekładania tego komentarza, udało się. Tak, jesteśmy w Żyrardowie. Tylko po co? Po co jesteśmy w tym Żyrardowie, bo już nie pamiętam. To właśnie też sobie te pytanie zadaję. A, komentarz, dobra. Co to jest borsuk z Żyrardowa? Tak, jestem z tego miasta, nie wiem, XD. Oj, kochany, jak ty możesz zwać się Polakiem, skoro ty nie wiesz, kim jest ta legendarna, epicka wręcz postać? Jest ktoś bardziej popularny od Blanki, od nawet Bobera, kurwa, kiedyś na TikToku. O ty chuju, Bobrze! Kurwa, Bober! To super łotr, który pojawia się tylko kiedy zachodzi słońce i zakrada się do domów bogatych, żeby im zabrać kosztowności. Wtedy zakrada się do domów biednych i zabiera im, co oni tam mają, byle nie łubin. I to wszystko zabiera i bierze sobie. I ostatnio widziano go właśnie w Żyrardowie, gdzie mrugał swoimi zdradliwymi ślepiami. Poznaj historię borsuka z Żyrardowa. Oto jego borsuk jaskinia, w której kryje fanty. Borsuk z Żyrardowa. Zabiera bogatym i biednym i sobie w dupie chowa. Ja tylko w ramach ciekawostki podam anagram borsuk z Żyrardowa. Wrak, szura, robo, żyd. Czyli innymi słowy, jeżeli ktoś jest przegranym płaskoziemcą, to zamienia się w chytrego na kasę robota. Znajdziesz inny anagram? Pisz w komentarzu. Z dupy wyborne jak zawsze, szacunek też za poranki w kanale sportowym. To prawda, poranki też są wyborne, mój drogi. No i znowu się uda rozpocząć kolejny tydzień w tak wspaniałym gronie z uwagi na mojego współprowadzącego Macieja Dąbrowskiego. Witam cię serdecznie. Ja ciebie również. Bolesne czasem owszem, bo jednak trzeba wstać o tej 6:15. Dzwoni mi budzik, wstaję, ubieram się, myję zęby, zakładam soczewki. No i w sumie można powiedzieć, że mam tak samo ciężko wtedy jak górnik albo jakiś neurochirurg, nie? I teraz można powiedzieć, że to jest prawdziwa taka mocna praca i nieważne, że youtuber czy influencer są na ostatnich miejscach, jeżeli chodzi o zaufanie publiczne w stosunku do zawodu. I nawet, kurwa, polityk jest wyżej.
Ważne, że wstaję do was co poniedziałek i od 7.30 do 9.30 dajemy uśmiech na waszych mordach razem z Krzysztofem Stanowskim, kiedy wy wpierdalacie śniadanie popijając kawę. Zdarza się, że też budzę się z kimś innym i najczęściej niestety są to mężczyźni, no ale poznajcie całą ekipę. Nawet się dobraliśmy kolorystycznie, choć muszę powiedzieć, że... Ja troszkę bardziej psychodelicznie. Trochę bardziej właśnie psychodeliczną, tego słowa mi brakowało. A jak najlepiej ekipę poznać? Piosenką. Gapek i Czarek, Czarek i Gapek. Gapek to triatlon, biega na gapę. Drugi jest słaby, nawet w stand-upie. Gapek i Czarek, Czarek i Gapek. Kinga i Michał, Michał i Kinga. A z nimi testri.pl, rodzinka. Rano się dłuży, to z kart wynika. Testri wywróżył Kinga i Michał. Rudzki i Buchwald, Buchwald i Rudzki. Jeden nieśmieszny, drugi nieludzki. Czasem aż zmrozi i zawieje lodem. A wtedy Monia zrobi pogodę. Godę. Smoku krzy krzychu, a z nimi wyguś. Coś ciekawego, proszę z nich wyduś. Zadadzą szyku, zmrowieje w kroku. Gdy wyjdzie krzychu, wyguś i smoku. I w końcu oni, Warga i Stano. Wujkowe żarty o 8 rano. Piłkarski ekspert i tryhard elo. Jeden to bezbek, drugi to zero. A ja to bym chciała z tobą jakiś wspólny cosplay zrobić. Siedzę w cosplayu już ładnych kilka lat, a jeszcze dłużej oglądam z dupy zajebiście, by było to połączyć. Maćku, zostańmy idolkami! Napisała to Laura, a jak wiadomo, Laura może być tylko jedna. Piosenka Bad for Lashes. Laura, you're more than a superstar. Dobra, jeszcze inna piosenka Darii Zawiało. Oczywiście to jednak nic przy jedynej, oryginalnej, niepowtarzalnej Laurze Palmer. Swoją drogą bardzo polecam krótki film, w którym Angelo Badalamenti wyjaśnia, w jaki sposób stworzył razem z Davidem Lynchem Laura Palmer's theme w miasteczku Twin Peaks. And she's getting close. Now reach some kind of climax. And I would go... And he said, oh, that's it! Wielkie kurwa wow. Warto, całość to tylko 4 minuty. Polecam, bo wyciska łzy z oczu i powoduje jakiś taki niesamowity feeling w brzuchu. I to nie jest fisting. A to, co Laura napisała, to nawiązanie do dnia spędzonego ze mną, który mogliście zobaczyć w ostatnim odcinku, gdzie spędziliśmy sobie uroczo aż całą godzinę z Kasią. No dobra, Gosku! Chodź, chodź! Pani chce cię adoptować, no chodź, no dobry, dobry, już, tu, okej, okay. No. No to niech służy. No bo normalnie wygrała konkurs za dara. Proszę bardzo, Laura, teraz ty wygrywasz ten konkurs, więc daj ci taki challenge. Musisz zrobić cosplay mnie w 24 godziny. Spotkajmy się i zobaczmy, kto będzie lepszym Maciejem Dąbrowskim. No i tutaj miał być ten moment, w którym spędzam z Laurą dzień i w ogóle wymyśliłem, żeby Gosku przyszedł, znaczy ksiądz Behemoth, żebyśmy zrobili jakieś rzeczy. Co tam mieliśmy jeszcze zrobić? Mieliśmy tak. Drifting, mhm. Bungee miało być, mhm. Waterboarding mieliśmy też zrobić, mhm. Co tam jeszcze, no miał przyjść aktor ten, jak on się nazywał? Tom Hardy. Powiedział, że dobra, rzuca to wszystko w diabły, mówi, dobra, przychodzę. Bo on chciał zrobić mój cosplay i wiemy, Laura, że ty też chciałaś zrobić cosplay jakiś, żebyśmy razem zrobili, no i byśmy to zrobili. Tam, tutaj za rogiem mamy wszystkie rzeczy do cosplayu, mamy cały wór cosplayowy. Wszystko tam jest. Wszystkie cosplaye. Ale no niestety, nie odpisałaś na komentarz, nie zainteresowałaś się sprawą, więc... Więc chuj bombki strzeli, jako ksiądz. No, to dzięki. Na razie. Ech, ważne tylko, żeby nie spocząć na laurach. Co nie, Martin? No co? My się tylko przyjaźnimy i razem pracujemy. Pracujecie? Chyba w nocy. No w nocy. Znaczy. Dobra, to się wytnie. Pamiętajcie o tym, że w następnym odcinku też możecie spędzić ze mną dzień. Czyli pewnie max godzinę znowu, co? Wystarczy, że napiszecie, dlaczego chcecie to zrobić i co będziemy razem robili, a ja postaram się to spełnić, czy też z wami coś zrobić fajnego. I pamiętajcie, że taka wspólna przygoda jest dużo więcej warta niż chociażby jakieś auto za 1 300 000 złotych z loterii. Widać mnie w kamerze 2? Dobra. Twoja fryzura niebezpiecznie zbliża się do tej detektywa Rutkowskiego. Chodzi o tę fryzurę. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić z tymi włosami? Co ja mógłbym zrobić z taką fryzurą? Hmm.
wiem. I proszę. Dalej Rutkowski? Niekoniecznie. Detektyw Rutkowski to tak niesamowita postać, że bezsprzecznie należy mu się uznanie. Kurwa, Order Orła Białego i Virtuali Militari. Ostatnio postanowił zabawić się w łami strajka. Prawie złapał byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza, ale ten mu się sprytnie wymknął z łap. Kazimierzu, czy może pan nas... Trochę wybielał, a potem na wszelki wypadek trochę szkalował Katarzynę Waśniewską. Katarzyna była absolutnie patologiczną kłamczuchą. Trochę porozrabiał na stadionie w Poznaniu. Został ikoną mody na równi z Caroline Derpieński. No po prostu tyle jest z nim rzeczy, że musiałbym tutaj wstawić jakiś solidny, zajebisty segment o nim. A jak? Ale chyba wolałbym zdradzić tajemnicę, której się dowiedzieliśmy w momencie, w którym byliśmy tam u niego w domu razem z Bilgunem, kiedy robiliśmy program na językach. I zrobiliśmy dzień z, i to był dzień z detektywem Rutkowskim. Otóż słuchajcie, nikomu jeszcze o tym nie mówiłem. Detektyw Rutkowski... Suchar tygodnia. Jaki jest jedyny słuszny anagram od kanał sportowy? Kał na portsowy. A na K jest poranek, posranek, kaka. I to już koniec, moi drodzy. To wszystko, co miałem ja i te śmieszki z poranka do zaoferowania w tym odcinku. Pamiętajcie o tym, żeby oglądać KS Poranek codziennie, a właściwie poniedziałek, piątek od 7.30 do 9.30 na kanale sportowym. Subskrybujcie też ten kanał, zostawcie komentarz, ale też subskrybujcie kanał Ty Monster, na którym gotujemy fantastyczne rzeczy. Ostatnio zrobiliśmy klaunoburgera od Gurgiego. To będzie ostre strasznie. Subskrybujcie kanał Mission, na której kanale ostatnio też razem robiliśmy materiał, a konkretnie materiał z Met Gali. Musiał chyba to wypożyczyć w polskiej jakiejś wypożyczalni strojów karnawałowych. Też tak myślę, że to jest polskie stroje karnawałowe.pl. Subskrybujcie Przegryw, gdzie jest chociażby taka seria w tej chwili jak Batman! No i oczywiście subskrybujcie Papiery Rozwodowe, gdzie mamy najnowsze, najświeższe ploteczki, a także tematy, które interesują wszystkich. Było tak jak zwykle, trochę odmurzenia, trochę schamienia i żarty o gównie. Czyli to, co lubicie najbardziej, i powiem wam tylko na zakończenie, że baby, it's kinda crazy. No, to jest wszystko, co, moi drodzy, chciałem wam pokazać. A teraz już zmykajcie stąd, zmykajcie, bo ja pędzę rozwiązać pewną zagadkę. Przepraszam, proszę księdza, jaką zagadkę? Zagadkę złodzieja, który kradł chuje i wsadzał sobie w dupę. Szczęść! Kurwa! Witam serdecznie Państwa, jest 29 maja. Witam serdecznie Państwa, jest 5 czerwca, dzień. Kiedyś mi się uda, kiedyś powiem dobrze datę. Co ty tu robisz? Miałeś mnie nie nagrywać, jak ćwiczę. Ale masz... Dobra. Ale ej, dasz radę, na pewno, będzie dobrze.